Dzięki tobie jestem szczęśliwy. Chcesz już iść? Co robiliśmy? A, już wiem. Szukaliśmy królika. Gdzie mógł się schować? Zobacz go. Bezwstydny. Sądziłem, że uciekłaś razem z królikiem. Muszę go zabrać. Na pewno? Pamiętaj, co ci mówiłam o świętym Franciszku z Asyżu. Niczego nie poczuję. Będę cierpiał bardziej od niego. Pośpiesz się. Nie musisz się tak stroić. Nie chcę wyglądać jak wycieruch. Dbam o swoją reputację. Wiesz, co masz robić? Nie jestem głupia. Mam sprawdzić, czy kręcą się żandarmi. Nie, tych każdy rozpozna. Chodzi o gliniarzy w cywilu. Myślisz, że nie umiem ich rozpoznać? Wyczuwam ich na odległość. To podstawa mojego zawodu. Kup coś, żeby nie zwrócili na ciebie uwagi. Zwracam dług. Dziękuję. Zawsze może pani na mnie liczyć. Te 40 tysięcy, które załatwiłeś mi w Banku Europejskim, wystarczą do czasu, aż Gerardo przeczyta testament. Odsetki są bardzo wysokie. Nie musi się pani już martwić. Wkrótce pozbędzie się pani wszystkich kłopotów finansowych. Już. Zabierz to. Połóż gdzie indziej. Jestem twoją przyjaciółką, ale nie kładź tego na łóżku. Wciąż sprawiasz mi kłopoty. Ja tobie? Nie chciałam iść na tego grilla do Roberta. Ty mnie namówiłaś, a potem jeszcze spiłaś. Przypominam ci, że nic tam się nie stało. To wina twojej kuzynki, która ma takich przyjaciół. Zaczekajmy. Precz, proszę pani. Jestem panną, przepraszam. Jestem przyjacielem Milagros. Mogłam się domyślić. I tak nie może pan wejść. Proszę zaczekać, uprzedzę panienkę. Nie przyszedłem do Milagros, tylko do Lucy. Do panienki Lucy? Znam całą rodzinę. Proszę jej powiedzieć, że Felipe Guzman, znany w świecie artystycznym jako Pipo, ma do niej ważną sprawę. Dowiem się, czy panienka zechce pana przyjąć. Wszystko w porządku? Dałaś sobie radę beze mnie? Ale bez pana jest bardzo smutno. Wydajesz się zatroskana. Martwię się o pana. Mnie nie oszukasz. Masz wieści o José Antonio Wilsonie? Nie. Mówiłem ci, że chodziło mu wyłącznie o testament Rafaela.
Mam tylko nadzieję, że podczas mojej nieobecności oczywiście nikt nie wchodził do pana gabinetu. Muszę już iść. Dziękuję, że wpadłaś. Już, już. Co za maniery. Ojciec Merino, cóż za niespodzianka. Mogę wyjść? Cóż za pytanie. Dziękuję. Modliłam się, żeby ojciec przyszedł. Jakiś problem? I to jaki? Diabelski. Proszę mi wybaczyć, że wymówiłam to słowo. Nic nie rozumiem. Zła kobieta wiedzie Pabla na pokuszenie. Jaka Melissa. Wiem. Jest Pablo? Wyszedł. Z Melissą? Przysięgam, że uczynię cię najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Prawie każdy duchowny przeżywa wielką miłość. To wzbogaca jego wiedzę o życiu. Ale ja nie ufam tej dziewczynie. Masz ufać Pablowi, tak jak ja. Wiem, że weźmie się w garść i będzie doskonałym duchownym. Już się zmienia. Wolę nie patrzeć. Jeszcze nie. Mów. Nie znęca się nade mną. Prędzej. Już. Test dał wynik negatywny. Patrz. Co się stało? Co to jest? Co panienka schowała? O co chodzi? Co ci do tego? Czego chcesz? Ktoś do panienki. Kto? Felipe Guzman, zwany Pipem. Czeka w ogrodzie. Tatuś twojego dziecka. Chodź ze mną. Pozwól, że wytłumaczę ci doniosłość. Nie tak. Wytłumaczę ci znaczenie doniosłości mojego dzieła, które kluczy wąskimi ścieżkami życia. Cóż za urocza dziewczyna. Słucham? Paloma, prawda? Jesteś przyjacielem Milagros? Miło mi cię poznać. Milagros już wie, że przyszedłeś? Nie przyszedłem do niej, choć chętnie się z nią zobaczę. Przyszedłem w sprawach zawodowych. Co? Chodzi o to, że jakiś czas temu napisałem sztukę. Patrz, jaki ugrzeczniony. Jakby przyszedł prosić o twoją rękę. Bądź cicho. Porozmawiasz z nim? Oczywiście. Chodźmy. Wybacz, ale to twój problem. Tchórz. Uwielbiam teatr. Dam ci dwa bilety na następne przedstawienie. O co chodzi? Miło mi cię widzieć. Zapewniam cię, że od tej chwili twoje życie ulegnie zmianie. Chciałbyś, co? Degenerat. Ja? Po co tu przyszedłeś? Zaraz ci wytłumaczę.